Cześć, witajcie. Kilka słów wstępu. Widzimy rusztowanie, tak jak w zapowiedzi czwartkowej było. Jest rozstawione drabina wysoka, czyli prace gdzieś tam pod dachem. Sznurek, temat przewodni, jak widzicie, widzieli się też na miniaturce, czyli sznurkowanie, ale dokładnie o tym za chwilę. Teraz tylko prośba o subskrypcję, komentarze, łapeczki w górę. No i startujemy. Na miniaturce mogliście zobaczyć sznurek, no bo to sznurek będzie tutaj głównie wykorzystywany. Chodzi o wykorzystanie go do wykonania szczeliny wentylacyjnej. Sznurek ma głównie za zadanie nie dopuścić do tego, aby wełna, która będzie tutaj rozkładana, tak, pomiędzy krokwiami, doszła swoją powierzchnią do membrany, no bo wtedy zablokuje tą przestrzeń wentylacyjną. Możecie zobaczyć, że tutaj mam membranę rozciętą i zrobiony dystans. Dlatego jest tak zrobione, bo właściwie tak, w dachach płaskich, gdzie cała powierzchnia okapu dochodzi aż do góry bez żadnych przeszkód, no to wiadomo, wlot w okapie i wylot w kalenicy. Natomiast w przypadku dachów, gdzie są kosze, tak jak tutaj, no nie ma takiej możliwości wlotu od dołu, dlatego musiałem na najbliższym zakładzie membrany po prostu zrobić taki wlot. Dodatkowo górą też jest otwarta kalenica. Dobra, rozkładanie sznurka, żeby zrobić tą przerwę wentylacyjną pomiędzy wełną a membraną, pokażę wam tutaj na poddaszu, na tym stryżku moim właściwie. Po prostu tutaj mam lepsze światło, możliwość tutaj pokazania. No i akurat taki fajny tutaj fragment pomiędzy krokwiami, gdzie myślę, że dość przejrzyście to będzie widać. Tutaj też te przestrzenie są potwierane, jak też wam wcześniej tam mówiłem. Akurat tutaj się kończą pasy membran, więc tutaj właściwie wszystkie, gdzie można zobaczyć, są potwierane na górze. I teraz tak, ponabijane mam wszędzie, w moim przypadku akurat takie skoble, bo miałem troszkę tego i tak postanowiłem to wykorzystać. Widziałem, że robią też to na gwóźdkach, zawijają i potem przybijają te gwóźdki. Ja wykorzystuję te skoble z racji tego, że mam, a dwa, że nie trzeba każdej jednej dobijać potem do końca, tylko załóżmy tam co którąś przybić i ostatnie, a gwóźdków akurat i tak nie mam, więc jakieś takie z szerokim łebkiem, papiaki byłyby najlepsze, żeby po prostu ten sznurek dociągnęło. Ale dobra, o co chodzi? Uciąłem sobie tu mniej więcej ten sznurek na długość. No to jest akurat wada tego rozwiązania ze skoblami, ponieważ trzeba ten sznurek mieć już odmierzony, a tak pomiędzy sznurkami, pomiędzy gwoździami to można na bieżąco rozwijać. No ale powiedzmy, że jest to jakoś do przełknięcia. Przeplatam po prostu sobie pomiędzy tymi skobelkami sznurek. Uważam, że nieważne jakie rozwiązanie, ważne, żeby efekt był taki, jak powinien być, a mianowicie taki, że go słychać, nie? Ma być ten drut, ten sznur. O, ma zagrać, nie? Chodzi o to, żeby później ta wełna nie przycisnęła tego sznura, żeby ona się po prostu na nim oparła. Jak gęsto, no nie wiem, myślę, że tak wystarczy. Ja akurat tak robię, powiedzmy, na długość młotka i troszkę jeszcze na oko tak to rozmierzam. Myślę, że gęściej też chyba nie ma potrzeby, bo ta wełna, wiadomo, ona ma swoją powierzchnię, więc jakoś aż tak bardzo chyba tam nie dojdzie. Zresztą jak nie będziemy mocno tej wełny wpychać na siłę, no to wiadomo, że ona aż sama tam nie pójdzie, nie? No i tak sobie ponakładając, poprzeplatając tutaj, załóżmy co drugi, dobijam. Ale co drugi, nie każdy.
Różne są rozwiązania, ważne, żeby efekt był taki, jak powinien być. Może faktycznie z gwóźdkami idzie szybciej, bo nie trzeba szukać końcówki, tak, przeplatać tego. No ale w moim wypadku tak to wygląda. Wziąłem, co było pod ręką i teraz tak jadę, nie? Gwóźdków akurat nie mogłem się doszukać, a skobelki były, no to jadę ze skobelkami. Zresztą od dołu, pod krokwiami, jak przybijam, to też potem mogę jeden skobel wykorzystać na dwa przestrzenie, nie? No, gwóźdek też można, tylko potem trzeba to podobijać, no. Każdy robi co z czym, co posiada, nie? Jakie rozwiązanie. No, gra. Ta przestrzeń, no miałaby mieć jakieś 2 cm, ale na szerokich rozstawach krokwi daje troszkę tutaj więcej, bo wiadomo tak, coś tam zawsze może tej wełny dojść. Jakbym miał tylko 2 cm, membrana też ma lekki zwis, no to ta przestrzeń tu środkiem mogłaby się zamknąć. Przy większej ilości ona po prostu troszkę, nawet jak dojdzie, to po prostu ta przestrzeń wymagana zostanie. Także tak po prostu się zabezpieczam. A przy krokwiach, jak będzie więcej tego przepływu powietrza, tym lepiej. Także wiadomo, nie damy do połowy, gdy mamy wełnę 18. Mam krokwy 18, kupiłem wełnę 18, no bo myślałem, że będę dokładał do końca. Natomiast no, życie zweryfikowało, że jednak nie za bardzo to się uda i też może to nie było super dobrym pomysłem. Dobra, zbliżamy się do końca. Pełek. Teraz dobiję ostatni. Tu trzeba uważać właśnie przy dobijaniu, bo można przeciąć, nie? Uderzając. Jeśli trafimy w sznurek, no to po prostu przetniemy go. Przy gwóźdkach nie ma tego problemu, ale chyba jednak sobie kupię jakieś gwóźdki, żeby na ten ostatni, przynajmniej na gwóźdku, bezproblemowo sobie to przybijać. Tak w trakcie to raczej nie gra to specjalnie, nie robi to większej różnicy. Słychać, że gra. No mogę troszkę mocniej jeszcze tutaj naprężyć. Ale jest na to jeszcze rada. Dostrojone. Słychać różnicę, nie? Można zobaczyć, jak to wygląda. Piękna przestrzeń aż do dołu. Na dole wlot oczywiście. No i tutaj górą wylot. I w kalenicy też tu jest otwarte. Tak samo na każdej jednej innej przestrzeni. Tyle mniej więcej tutaj będzie przestrzeni na przepływ powietrza. Oczywiście wełna może delikatnie to zawęzić, ale myślę, że będzie to tutaj wszystko otwarte. Dobra. Tyle w tym odcinku, myślę, na temat przestrzeni wentylacyjnej nad izolacją, nad wełną. Strasznie dużo tej wentylacji w tym dachu, bo i ta, o której teraz tutaj mówimy, pod membraną, czyli pomiędzy wełną a membraną,
druga przestrzeń wentylacyjna nad membraną i dachówką. Tam też jest ważne to, co też niedawno, kilka odcinków temu, ten temat poruszany był. No ale ważne, żeby ten dach był przewietrzany, żeby po prostu tutaj żadna wilgoć ani po jednej, ani po drugiej stronie nadmiernie się nie zbierała. Za to ta wilgoć, która właśnie z domu będzie wychodzić, w jaki sposób się przedostawać, żeby właśnie była usuwana. Dobra. To są takie kwestie, o których należy pamiętać. Niby producenci zapewniają, że przy membranach wysokoparoprzepuszczalnych można dokładać tą wełnę do samej membrany. Nawet producent wełny mineralnej, którą mam, też tak na swoich stronach zapewnia i tym się sugerowałem. Mówię, super, fajnie, będzie mniej roboty, nie będzie trzeba tu różnic rozwijać. No ale jednak okazuje się, że nie jest to super, takie najlepsze rozwiązanie, że warto jednak tą przestrzeń wentylacyjną mimo wszystko zostawić. Tym bardziej, że membrana okazała się paroprzepuszczalna, a nie do końca wysoko paroprzepuszczalna, i to tylko w temperaturach, powiedzmy, dodatnich, a zimą po prostu bardziej magazynuje tą wilgoć, a nie przepuszcza. Dlatego właśnie musiałem pootwierać wszystkie zakłady. No i nie warto, myślę, aż zwracać uwagę na to, ale jeśli już mamy taką membranę, to nie do końca to wykorzystywać, tych zakładów klejonych. Lepiej to zostawić takie otwarte, żeby ta przestrzeń, ta wentylacja jednak tutaj była zachowana bardziej. Dobra. Szczelność, wiadomo, ważna sprawa, ale bez przesady. Za szczelne też to być nie może. Dobra, tyle w tym odcinku. Myślę, nie ma co więcej się na ten temat rozwodzić. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć.